Witajcie na moim kanale. Dziś przepis na murzynka, który pięknie wyrasta i zawsze się udaje. Listę składników umieszczam pod filmem. Nowych widzów zapraszam do subskrybowania mojego kanału, a ja zapraszam na film. Do dużej miski wsypałam 4 szklanki mąki pszennej. U mnie szklanka ma pojemność 250 ml. Dodaję 2 szklanki cukru, 2 szklanki mleka, 1 szklankę oleju, wbijam 2 całe jajka, dodaję 2 łyżeczki sody oczyszczonej, 2 łyżeczki cynamonu, 3 łyżki gorzkiego kakao, 4 łyżki dżemu. Ja akurat miałam dżem wiśniowy, ale może być jakikolwiek smak. Dodatkowo dałam garść posiekanych orzechów włoskich. Wszystkie składniki wymieszałam za pomocą miksera, a następnie wylałam ciasto na blaszkę do pieczenia i piekłam je w 180 stopniach bez termoobiegu góra-dół przez około 1 godzinę. Ale w zależności od piekarnika ciasto pieczemy do tak zwanego suchego patyczka. Ciasto po upieczeniu oblałam polewą czekoladową i posypałam wiórkami kokosowymi. Murzynek mocno wyrasta, jest wilgotny w środku oraz bardzo pyszny. I tak jak mówiłam, listę składników na ciasto oraz na polewę umieszczam w opisie pod filmem, a cały przepis znajdziecie na moim blogu. Link również umieszczam pod filmem. Nie zapomnijcie o subskrypcji. Smacznego, pozdrawiam Was!